Cześć, siemano, z tej strony Agrokubu, witam was w kolejnym odcinku z serii Polscy Sąsiedzi, a ze mną jest Mateusz. Halo. Wow. A w dzisiejszym odcinku rozlewanie majowicy i siewy soi. Siadam tutaj dwie piękne Mateusza, maszynki i Saria, która w przyszłości będzie moja, i beczka możliwe, że też. No, beczka taki meprozet? To jest meprozet? Jo. Dobra. Pali. Znaczy, w siewi na pewno już jest. Kuźwa sąsiad! Nie drzwi mordy, bo wyszczelę. Sąsiad! Uff. Miej se, Nick! Ej, nie po mnie jeżdżi. Rudego okay. Przejechałem. Ty się z Rudy. Wujecka! Włączamy woczek i lecimy tu. Tutaj już mam trochę rozlane. Sąsiad, po odcinku ci odwiedzę beczkę i siewnik, i wszystko. 1000 zł biorę za to. Ej, ja to ci się na kosach, kuźwa, bałwanie pom... A to za siewnik. Co za siewnik? Za siewnik, kolega, ja się za beczkę musisz zapłacić. Ty, tam. Nie cwań się tak bardzo. Bo w sumie już... odpłynął siewnik, to chyba robię. Wow, dobra. Tak, właśnie. Chcesz kupić siewnik? No chcę. Ile dosz? A ile byś chciał? Ile bym chciał? Ło chłopie. Nie wypłacisz się. No ile? Ja bym chciał 3,5. A ile jest w sklepie? 4,5. No dobra. No. Masz tam do niego coś jeszcze? No jakaś, jakiś mi tu pcimaczy, coś mi tu przed monitorem lata, chodź. No, wiesz co na niego? Co? Nową farbę. To tyż. To ja już mam kupioną. I graczki nowe. Gracki? Gracki. Dobra, sąsiad, kurwa. Czekaj, bo ja trójkę tu wbiją. Tu. Co? Wiesz, że ja mam dużo pola? Ja też wiem, że mam dużo pola. Raz, dwa, trzy. No, sąsiad sobie kupił pola. No, kupię. Żebyś wiedział. No. 164. Sąsiad! Zdjęć mi niem. Sąsiad! Tak. To ja też sobie kupię. A co? A co mi będzie skaciło? A kupuj se. A tutaj jeszcze przejadę i tutaj i wszędzie i żeby było. No 3,5 koła i ciemnik twój już jest. Bo to. Beczką, nie? To. Beczkę też mogę od kogoś? Beczkę? Nie, na razie. Czemu beczki nie sprzedajesz? Na razie nie. Patrz, jaki piękny zestawik mam. Chcesz kupić? No. Poczekaj. Czekaj. A z wałkiem? A nie, a tą bobą. O, jak zaraz to zajumę. A jakieś tak 2,5 koła, jakbyś dał za ten siewnicek, to by było. No, 3 minuty rozlewania gnojowicy. Mateusz, powiedz coś. Ktoś. Kogut rosz. Palimy 40, jak ja żem tym dawno nie jeździł, matko boska. Co? Zaś ci powiem, najlepszą beczkę opchnę. Za 3 ci opchnę. Dobra, to poczekaj tak. Czyli 6 i pół przez wszystko. Po żniwach, jak sprzedam przyczepę jęczmienia. No. To wtedy. Dobra. Bo nie mam hajsu. Bo, a nie czas. Dobra, cyk. No i kurwa, to cofanie, jak ja to uwielbiam. Sąsiad. Opuszczam. A mi się nudzi. Co? Tam się. Nudzi mi się. Możesz. Wiesz co możesz zrobić? Nie. Yeah. Rozebrać się i pilnować ubrania. To jest pierwsze. A drugie, możesz se podpiąć kosa pod Władka, jak ci się chce. Nie chce mi się. No to już nie ma roboty. To jest twój problem. Nie stęko, i bo to tak nieładnie. Sąsiad. Co sąsiad?
Ja mam dwie nowe na Bridu kupię ja w tym sezonie. Ja też miałem, już kupiłem. W jednego 30 tysięcy włożyłem. Nie wiem czy nawet nie trzy, bo nie wiem czy wałów nie kupię. Ja też miałem kupić, ażem co zapomniał, no widzisz sąsiad, no. Jeszcze do Zbynia pojadę na złom, może będzie miał. Wały? No. To na 600 zł? Tak jest. Ej sąsiad! Weź przejeźdź pod ojca albo po czasik, bo nie, nikt nie da rady pod górkę. Czemu? No, chodź za zobaczysz. O! Bo ja odbójczem. Dawaj sąsiad. Rzuciłem na trójkę, już wyjechałem. Jedziemy. Jeden nie przyjeżdża. Jak jeździsz ty? Mój nawet ojciec. No. Ogólnie fajnie by było kupić to, albo to jeszcze pole i by się to ładnie tak rozwinąć, może coś tam tego. Tego, ładnego. No właśnie, coś tam. Wiesz, kościół odstrzelę. Wiesz, kościół odstrzelę tym farem. Far idzie na sprzedaż za dwa sezony. Mam to o, w tubie. Nim się to tak ja kosi, jak koso. To ja mam nowy kombajn za sezony. Ja będę miał Bizona, ale Kolda. O, jedzie sąsiad. No. Sąsiad, a ilu metrowy silnik kupujesz? Trzy. Znowu trzy? Tak. Nie kupisz cztero? Nie, 3 metry wykupuję. O, proszę bardzo. Ale 1250 litrów zasypu. O, to dużo. To Amazonę? Nie. No wej, zasyp ci tym, jedź. Pelneland. O, jak, proszę bardzo, jak pięknie idzie. Jeszcze do kukurydzy muszę się w nich kupić, co? No ale chyba, że na spółę kupujemy. Można. Bo Świątka mi uciągnie. Ale możemy jakiś duży kupić, pod ojca już. I tak, żeby mi Świątka też uciągła. Świątka? Ja czekaj, już patrzymy jak, nad jakim. Można też jakiś zawsze pobrać, nie? Sąsiad? No to tylko, że jak kupimy pod Świątkę, to znowu dość far będzie szedł z nim tego. Ja bym kupił 5-6 metra. Taki duży? No. Ile twój Dodge ma koni? 88. No a moja 60 ma 70. No to też pójdzie z nim. No. No to kupujemy go? No a ile? Po 4 koła się musimy złożyć. O kurwa. Chyba, że kupimy używkę. Czyli no można używkę też, bo nie ma co nowego. No dokładnie. Ja mogę go kupić za mleko, a ty mi oddasz hajs. Czekaj, spokojnie, bo ja mam zaciągnięty kredyt i nie mam nawet sobie kiedy chleba se kupić. Sąsiad, ja mam 20 tysięcy kredytu. Sąsiad, nie pierdziel mi, to ja sprzedam siewnik i dalej pieniędzy nie mam. Ja mam 6 tysięcy zakupiłem pole. Niedługo to Władka będę musiał sprzedać. Ja mam 6 tysięcy zakupiłem pole za 28. Tak? Dwa, bo łąkę jeszcze kupiłem przecież. No tak. Sąsiad bogacz. No jak? Z Organistanu. Dojść coś musi robić. A ile taka propos ma? O Boże, dopiero 8 minut odcinka, hopie. Ja to hopie chyba wszystko zasieję. Albo będzie trochę krótszy odcinek. No się, ta same idea. Olo, to jest mały pól. Ej, fajne to są małe pola koło mnie. No, tu masz fajnie. Połączyć je w jedno. Widzisz tam świata, mówiłeś, że jestem głupi, jak tam budowałem gospodarkę. No, byłeś głupi. A jaką piękną wybudowałem? No. Jeszcze z klinem na końcu? Kurwa, sąsiad mi owałuje. No a jak? Tam po tym niezasionym możesz sobie jeździć. Ale tu po zasionym nie bardzo, bo to drogie. Kurwa, tam było zasione, tak miedza była. I chuj, po sąsiadowym. No trudno. Sąsiad ułomny jest. Przepraszam, sąsiedzie. Bardzo cię lubię. Sąsiad? No? A może byśmy zeszli tak do trzech za ten siewnik? Ale ja się za niego powiedziałem 3. Nie, powiedz 3,5. No to myślisz, że to jest jeden ciort. No to 3, tak?
Może być. A za beczkę? Za beczkę? 4. 4 mówię, no. No. 4. No to muszę. Tak, teraz trzeba. Wszyscy cały jęczmień wywieźć i będzie idealnie 7000. Widzisz tam czar? A nie mleko? Ej, czy ja mam w ogóle coś mleka? Chyba mi myszy to piją to mleko. Albo szczury, bo tego mleka coraz mniej jest. Co myślę? Nie mogę lepiej. No. Ja będę kończył odcinek, więc w tym momencie na tyle. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Yeah,